Po Bogu, kochani, chciałbym Was przywitać w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto nowy rok się zaczął, siedzimy może w domach, może jesteśmy u kogoś w gościach. A ja chciałbym przekazać takie słowo, które Bóg mi położył na serce odnośnie tego nowego roku, że będzie to rok nowego sezonu w naszym życiu, wzrostu duchowego w życiu osobistym, jak i w życiu całego Kościoła. Chciałbym przeczytać takie słowo, które Bóg mi położył. Znajduje się one w Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale, 8 werset. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, którą nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść zostaje zielony. I w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Kochani, jest to niesamowite słowo Bożej obietnicy. Oto tym drzewem jestem ja, jesteś Ty. Są ludzie, którzy zaufali w pełni Jezusowi Chrystusowi, którzy oddali swoje życie dla Jezusa Chrystusa. I przychodzi czas w naszym życiu, że kiedy jest zasadzenie danego drzewa czy danej rośliny, to nie od razu wydaje i nie od razu to drzewo wydaje owoc, dlatego że oto ziarno musi obumrzeć, jest niewidoczne, jest wrzucone w glebę, puszcza głęboko korzenie, aby być zasilonym do źródła. W 2021 będzie to właśnie rok, gdzie będziemy mogli widzieć te owoce, które Bóg będzie ze swojej łaski pokazywać w naszym życiu. Będzie to również rok, gdzie nie będziemy oglądać się do tyłu, gdzie chwycimy się tego słowa, tej obietnicy, które dostaliśmy Izajasza. Oto ja czynię nową rzecz. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotuję na pustynię drogę. Rzeki na pustkowiu. Bóg rozpoczął nową rzecz. Bóg rozpoczął niesamowitą rzecz. W tym roku jako Kościół będziemy skonfrontowani z wieloma różnymi rzeczami. Bóg będzie nam kładł dużo nowych projektów na nasze serce. Będzie kładł projekty do waszych serc i też chciałbym was zachęcić do tego, abyście nie trzymali tego dla siebie, ale żebyście dzielili się tym. Abyście wiedzieli, że u boku Boga, u Jego boku, Słowo Boże mówi, że Bóg wyrusza jak bohater, jest bohaterem, a więc u boku bohatera. I chciałbym przytoczyć te słowo z Izajasza, 42 rozdział, od 13 wersetu czytamy tak. Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zęb bojowy, wydaje okrzyk nad swoimi wrogami, odnosi zwycięstwo. Oto Bóg jako wojownik zapala nas do walki, będzie zapalał nas do tego, aby nie poddawać się, aby nie cofać się do tyłu. Ale te wszystkie rzeczy, które położy na nasze serce, doda nam siły ze swojej łaski, abyśmy szli z Nim po zwycięstwo. Wierzę, że 2021 będzie rokiem przełomowym. Rok 2020 był rokiem zasiania, rokiem pogłębiania. Rok 2021 jest rokiem nowego sezonu, gdzie będziemy mogli widzieć te piękne owoce. Wam życzę z całego mojego serca to, aby ten Kościół, abyś Ty w swoim życiu mógł całkowicie się rozwijać i mógł i mogła widzieć te owoce, które Bóg zaplanował do Twojego życia. Błogosławię Was wszystkich. Jest to wielkim przywilejem służyć wspólnie razem w polskim Kościele Ewangelicznym w Belgii. Siać Ewangelię. Że ten rok będzie takim też rokiem prezentu od Boga,
że Bóg będzie błogosławić w obfitości swojej obecności w każdej jednej dziedzinie waszego życia. Niech wam Bóg błogosławi.